Carving w krajach azjatyckich znany jest już od co najmniej kilkuset lat. Jest uznawany za dziedzictwo narodowe Tajlandii. Na początku XXI wieku carving stał się popularny także w innych częściach świata, w tym w Europie. Dziś carving jest także dyscypliną na kulinarnych mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. W Polsce ta sztuka dopiero raczkuje, ale dzięki działalności Pawła i Grzegorza pasjonuje się nią coraz więcej osób. Stało, że z waszego zainteresowania hobby przyrodziła się taka działalność, można powiedzieć, zorganizowana działalność. Tak, zorganizowana i to już tak bardzo konkretnie. Zaczęło się to wszystko rozwijać, powiedzmy, dynamicznie. My do 2010 roku jednocześnie oprócz rzeźbienia zajmowaliśmy się pracą na kuchni, czyli tym, czego się nauczyliśmy w szkole, co było naszym podstawowym zawodem i źródłem utrzymania. I gdzieś w którymś momencie ten carving, czyli to rzeźbienie w owocach i warzywach, ilość czasu, którą poświęcaliśmy właśnie temu zajęciu, była coraz większa. My oczywiście w tamtym czasie spełnialiśmy się jako kucharze, cały czas tą swoją pasję kucharską, kulinarną rozwijaliśmy, ale w którymś momencie zaczęło przeszkadzać robienie dwóch rzeczy naraz. Carving zajmował za dużo czasu, wiadomo, że praca na kuchni też zajmowała za dużo czasu i w którymś momencie stwierdziliśmy z Grzegorzem, że czas podjąć decyzję i zdecydować się na jedno z tych działań. My już mieliśmy jakieś doświadczenie w carvingu. Pamiętam taki pokaz w 2008 roku w naszym hotelu na Dzień Kobiet, gdzie panie, mimo z perspektywy czasu, naszych umiejętności nie za dużych, były tak wniebowzięte tym, co żeśmy przygotowali, że ogołociły na stół doszczętnie, zostały same obrusy. Wszystko, co mieliśmy wyrzeźbione, panie zabrały ze sobą. Tak bardzo ci się podobało. W tamtym czasie właśnie stwierdziliśmy, że jest to zajęcie, którym chcemy się oddać. I jeszcze jakiś czas ciągnęliśmy, że tak powiem, właśnie kucharzenie i rzeźbienie jednocześnie. Ale w którymś momencie właśnie trzeba było powiedzieć, ten rok 2000 założyliśmy firmę Carving Gniech i w tym momencie zaczęliśmy działać. Stworzyliśmy akurat stowarzyszenie Carving Team Poland ze statutem normalnie, akurat tak jak też, żeby prowadzić pokazy różnego rodzaju charytatywnie na różnych imprezach okolicznościowych, bankietach. Zarazem też tworząc konkursy. Konkursy, które są związane z dziedziną carvingu. I żeby akurat też między innymi zbierać z całej Polski osoby, które są zainteresowane sztuką carvingu i które faktycznie promują tą sztukę, którą pokazują od najlepszej strony. Paweł Sztenderski oraz Grzegorz Gniech organizują regularnie carvingowe mistrzostwa juniorów. Jest to swoiste święto sztuki carvingu w Polsce, jest to największa impreza carvingowa tego typu. Tutaj mamy podziękowania i jest to takie znamienne właśnie, patrząc się na te podziękowania z trzech ostatnich lat, gdzie te podziękowania są troszeczkę, każde jedno jest większe od drugiego i jest to też tak właśnie, można powiedzieć, że ta impreza tak samo nam rośnie. Rośnie nie tylko ilość uczestników, na początku było 20, później było 25, w tym roku było 26, zgłosiło się 28 zawodników, więc jest masa młodych ludzi, którzy czują potrzebę rywalizowania na tym ogólnopolskim forum i my właśnie tą swoją działalnością też robimy ukłon właśnie w ich stronę, żeby umożliwić im ten start, żeby wspólnie dla nich coś zrobić i nie tylko dać możliwość rywalizacji, ale my też jesteśmy sponsorem nagród, czyli umożliwiamy im udział w kursach profesjonalnych, na które oni po prostu nie byliby sobie w stanie pozwolić ze względu na cenę. Wiadomo, są to młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zarabiają pieniążków. Dodatkowo dzięki współpracy z licznymi sponsorami umożliwiamy im nabycie czy zdobycie sprzętu do carvingu, także profesjonalnego. Jeszcze nie ma takiego czegoś spisanego w Polsce, że to jest zawód, jednakże my staramy się, że to będzie specjalność. Specjalność, która się będzie zajmowała sztuką rzeźbienia warzywach i owocach. W Polsce jest cukiernik, barman, barista. Jednakże też są osoby, które będą się w hotelach, restauracjach renomowanych na wysokim poziomie, będzie zajmować się sztuką carvingu. Na początku ciężko jest przebić się, wypromować coś nowego, oryginalnego,
i ten, który prowadzi tam akurat tą pierwszą ścieżkę, no to musiałem przetrzeć. Przecieramy z Pawłem te pierwsze szlaki, gdzie za nami idzie cały sztab ludzi. Sobie można wyobrazić, że w skali roku my szkolimy 1000 osób, tak więc jest to sporo osób i następnie też przez parę lat no to się zbiera naprawdę spora frekwencja, gdzie się zajmuje tym sztuką carvingu. W większości są tu uczniowie szkół gastronomicznych, ale tutaj w Instytucie Sztuki Carvingu w Jechorowie też uczymy osoby indywidualne, nieraz niezwiązane zupełnie z branżą gastronomiczną i są to osoby, które tak jak my, niezależnie od zawodu, po prostu których urzekła sztuka carvingu i jej piękno i też chciałyby się tego nauczyć. My też szkolimy z całej Polski, ale też nie tylko. Do nas przyjeżdżają z zagranicy, z Kanady, z Brazylii, z Anglii. Połączyliśmy parę stylów, gdzieś tam podchwyciliśmy ciekawe cięcia i to, co myśmy z Pawłem stworzyli, to jest po prostu nasz styl. Styl, który faktycznie jest przeplatany z sztuką tajską, chińską, tak? A tutaj też zarazem europejską, taką biesiadną. Parę lat zbieraliśmy tytuły, przeplataliśmy wygrane i taka zdrowa rywalizacja pomiędzy nami, gdzie gnęło nas to do motywacji, do dalszych działań, gdzie faktycznie jeden przez drugiego prześcigał się, ale to wszystko było w dobrym celu i zawsze akurat na fajnym poziomie. Niezależnie od działalności, od tego, że wykonujemy zamówienia dla ludzi, dla klientów indywidualnych, chcemy też nieustannie rozwijać się i startujemy w konkursach. Uważamy właśnie, że nic nie rozwija tak bardziej jak udział w konkursach, w zawodach, w mistrzostwach. No i możemy pochwalić się licznymi nagrodami. Tak naprawdę wygraliśmy w Polsce wszystkie konkursy, które były organizowane. Bądź to ja, bądź to Grzegorz. Dołączyła do nas w zeszłym roku Dominika, która też już święci sukcesy na ogólnopolskiej arenie. A od 2012 roku startujemy także z powodzeniem w międzynarodowych konkursach. Ostatni zdobyty tytuł wicemistrzostwo świata na kulinarnym Pucharze Świata w Luksemburgu, który odbył się w 2014 roku. Jest to najważniejsza impreza świata gastronomicznego. Odbywa się co 4 lata. Zastanawialiśmy się, co możemy jeszcze osiągnąć, co możemy jeszcze stworzyć. I tutaj akurat zastanawialiśmy się nad tym, do którego momentu możemy dojść. Na początku myśmy z Pawłem starali się zdobywać tytuły mistrza Polski, potem tam akurat międzynarodowe konkursy, a potem stwierdziliśmy, że też możemy tworzyć konkursy, tak? Konkursy, które faktycznie mogą się nami inspirować. Gdzie pierwsi jesteśmy taką twarzą świata carvingu w Polsce, a na arenie międzynarodowej już też pokazujemy się od tej dobrej strony, od tej fajnej, ciekawej, gdzie starają się nas szanować, inspirować się naszymi pracami, a potem też chodzi o to właśnie, żeby wejść w współpracę. Współpracę na akurat tak jak są Niemcy, Tajlandia, Chiny, osoby, które prekursorzy carvingu, a my jesteśmy od strony polskiej. Strona Polski, która faktycznie też potrafi pokazać fajne rzeźby. Wracamy do cygańskiego koncertu, który 3 lipca odbył się w centrum Kościerzyny. Zobaczmy, jak bawili się mieszkańcy.
A teraz czas na poradnik wakacyjny, w którym starszy aspirant Anetta Potrykus z Wejherowskiej Policji przekaże nam najważniejsze i najświeższe informacje o fotelikach samochodowych. Całkiem niedawno zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o właśnie jazdę dzieci w samochodach i o foteliki. W tej chwili już zniknęła granica wieku, została granica wzrostu dziecka, ale też dotyczy ona po części wagi dziecka, więc tak naprawdę zostało te 150 cm wzrostu, kiedy dziecko do tych centymetrów 150 musi być przewożone w specjalnym foteliku, urządzeniu do przewożenia dzieci. Są oczywiście tutaj też pewne dodatkowe okoliczności. Tak naprawdę z tyłu, jeżeli dziecko siedzi w pojeździe i ma od 135 do 150 cm wzrostu, może siedzieć właśnie przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, no ale to dotyczy tylko tylnego siedzenia. Jeżeli chodzi o przednie siedzenie obok kierowcy, to dzieci muszą być przewożone tam tylko właśnie w fotelikach ochronnych. Kolejna zmiana dotyczy też przewożenia kilkorga dzieci w pojeździe. Jeżeli mówimy o trójce dzieci,
to oczywiście dwoje z dzieci siedzących z tyłu na pewno powinno być przewożonych w fotelikach ochronnych. Zwolnienie z takiego posiadania fotelika dotyczy trzeciego dziecka, które miałoby być przewożone też na siedzeniu z tyłu. Natomiast dziecko musi mieć co najmniej ukończone 3 lata, ale tutaj też jest inna sytuacja, że możemy dziecko przewozić wtedy w foteliku ochronnym po prostu na siedzeniu z przodu i w tym momencie każde z dzieci będzie miało fotelik i będzie bezpieczniejsze w samochodzie. Jest też jeszcze dodatkowy warunek, który dotyczy typowo wagi dziecka. Jeżeli dziecko przekracza tą granicę 36 kg, też może być zwolnione tutaj z przewożenia w foteliku, ponieważ foteliki, które są u nas dopuszczone do użycia, dotyczą dzieci do wagi 36 kg. Dzieci powyżej tej wagi mogą się po prostu nie mieścić w fotelikach, stąd też jest to właśnie zwolnienie dotyczące wagi dziecka. Każdy z rodziców, opiekunów dziecka powinien pamiętać, że przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo dzieci, dlatego ten fotelik jest niezbędny i konieczny podczas jazdy. Rodzice nie powinni kierować się tylko sytuacją, kiedy chodzi o uniknięcie kary mandatu czy też punktów karnych, ale właśnie bezpieczeństwem przewożonego dziecka. W ten sposób dotarliśmy do końca tego odcinku Przystanku Wakacje. Na kolejny zapraszam we wtorek w imieniu mojej wejherowskiej koleżanki Lilii Wilczyńskiej. A Państwu dziękuję za spędzenie czasu z Telewizją Kaszuby.